I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy kolejną audycję z cyklu e, kryptoporady. Znalazłem bardzo fajny film, żeby Wam wytłumaczyć dlaczego nie warto e, czekać i na decyzję ETF i na decyzję BACT, tylko czekać na Bitcoin Halving. Już tu wam tłumaczę co to jest Bitcoin Halving i dlaczego mamy właśnie na tą rzecz czekać, a nie na jakieś tam podrożne takie delikatne tematy, które to jest ETF czy, 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 czy BACT, więc zacznijmy od początku. Mam tutaj jakieś, znalazłem trzy fajne strony, zaraz je tutaj wymienimy, a więc e pasywne zarabianie, jakiś kryptomaniak.pl dziękujemy. I jeszcze cyfrowaekonomia.pl. I z tych właśnie wiadomości będę korzystał, zanim przejdziemy do tego filmu, którego znalazłem na YouTube, który Wam chciałbym przybliżyć. Mi otworzył też delikatnie oczy na to, że w to faktycznie trzeba poczekać. A więc, Czytamy na samym początku w społeczności Bitcoina na początku, co łączy 29 listopada z 2012 roku 19 z 9 lipca 2016 roku. A więc w społeczności Bitcoina głośno mówi się o halvingu, albo inaczej spadku nagrody za blok, spadku podaży o połowę, Bitcoin jest siecią, w której informacje o wszystkich operacjach grupowane są w bloki transakcji, a następnie zapisywane w publicznej księdze głównej nazywanej blockchain. Komputery, które zarabiają te informacje. I zamykają w blokach, nazywają się górnikami, ponieważ za każdy wydobyty blok dostają oni nagrodę, która do dziś wynosi 25 nowo wygenerowanych Bitcoin. Dzisiaj już to jest chyba 12,5. O ile dobrze pamiętam, bo ten artykuł jest z. Wróćmy tutaj na chwileczkę, czy znajdę datę. Tak, zaraz, zaraz o tym dalej przeczytamy. Ilość wydobywanych bitcoinów zmniejsza się co każde 4 lata. Jest to moment, w którym nagroda dla górnika za nowo odkryty blok spada o połowę. Ten moment nazywany jest halvingiem. Bitcoin miał swój start w 2009 roku za sprawą osoby ukrywającej się pod pseudonimem Satoshi. Ja Was zapraszam na mój film tutaj, który wcześniej zrobiliśmy o całym Bitcoinie. Naprawdę polecam tam 40 minut chyba jest dobre słuchania, ale wszystko będziecie wiedzieć, jeżeli, nie wiem, Wasz ojciec, tata, mama, czy, czy ktoś z rodziny nie wie jeszcze, co to jest Bitcoin. Wystarczy, że im puścicie ten film i powiecie, żeby przesłuchali od początku do końca. I mi się wydaje, że to jest w miarę Przystępnie to wytłumaczone, więc zapraszam. Od tamtej pory sieć działa nieprzerwanie, bez żadnej awarii. Z początku nagroda za każdy generowany co około 10 minut blok wynosiła 50 bitcoinów. Po wydobyciu pierwszych 210 tysięcy bloków w około 4 latach, wartość ta spadła do 25, czyli tzw. halving, o połowę. Tamten spadek nagrody miał miejsce 28 listopada 2012 o godzinie 15.24, czyli niemalże dokładnie 210 tysięcy bloków temu. you <laughs> jutro, O teraz wiemy przynajmniej, gdzie ten artykuł kiedy został napisany, czyli 9 lipca 2016 roku, dzień wcześniej, czyli 8, będzie miał miejsce kolejny spadek wartości nagrody. Od tego dnia, od każdego nowego wygenerowanego bloku, Bitcoin i górnicy dostają już tylko 12,5 Bitcoina. Eee, o obecnej wartości około 32 500 zł, nawet nie patrzmy na te ceny, bo to są ceny z tamtego roku. Do tej pory codziennie powstawało 3600 36 nowych bitcoinów, teraz będzie to tylko 1800 na dzień, czyli spada w dół. Inflacja. W tym momencie obaliśmy jeden mit związany z bitcoinem, że jest to ona waluta deflacyjna. Dzisiaj inflacja bitcoina wynosiła 8,71 w skali roku. W sobotę wartość ta spadnie do 4,9. Na chwilę obecną w obiegu jest, nie czytam tego, bo to było z tamtego roku, a halving. Halving to jest cudowny w swojej prostocie mechanizm, który w trakcie zwiększania się blockchaina u bitcoina zmniejsza podaż monet. Najprościej mówiąc, halving to spadać nagrody za blok o 50%. Odbywa się on mniej więcej co 4 lata, czyli co około 210 tysięcy bitcoinów. Pamiętajmy, że kolejna właśnie będzie około lipca 2020 roku, więc no już niedługo. Fajnie sobie tutaj zapamiętać, że jeżeli ktoś nie ma tak jak ja pamięci do dat i imion, no to fajnie sobie przypomnieć, że mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywały się co od 4 lata, więc tutaj automatycznie zapamiętacie, ty faktycznie co 4 lata jest halving. No niestety nie pokrywa to się z mistrzostwami świata, bo ostatnie chyba były w 2018 roku. roku. Potem wydarzenie Będą żyli tylko z prowizji za transakcje, które stają się coraz większe. Na początku na Bitcoinie transakcje były darmowe, z czasem została podana prowizja do giełd, wymiany portfeli górników, którzy w pierwszej kolejności przetwarzają transakcje o najwyższych prowizjach. I tu, na tej właśnie ostatniej stronie, cyfrowa ekonomia jest też napisane o cenie. Jeżeli jeśli chodzi o cenę, to jest to wypadkowa. Popytu i podaży. W momencie, kiedy podaż spada o połowę, a popyt pozostaje bez zmian, to można oczekiwać wzrostu ceny. Jednak nie jest to takie oczywiste i zależy także od innych czynników. Czy cena będzie wzrastać? Bardzo możliwe. Jeśli jednak kryptowaluty są bardzo nieprzewidywalne, a kapitalizacja rynkowa 10 miliardów dolarów nie robi na branży finansowej większego wrażenia. Oczywiście te ceny są z, z przeszłości. Teraz przechodzimy do filmu, z którym się właśnie chciałem z Wami podzielić, bo And... no i widzicie, oglądacie mnie tutaj na bieżąco i widzicie z czego ja biorę po pomysły czyli Decentralized TV to jest mój Pita, którego go nazywam, znam go może nie osobiście ale, ale bardzo długo już go słucham i, i lubię jego żart i, i to nie jest akurat on eee, tutaj, bo teraz pomagają ludzie prowadzić kanał, może znajdę Pitę, chwila, moment żeby wam pokazać, i to jest ten pan właśnie tutaj eee, zawsze za sobą ma takie fajne Lamborghini i po prawej najczęściej stoi Mini Morris. Pewnie żony, a nie wiemy tego, może żona jeździ Lamborghini. Nie jest to tam wnikać. I tu właśnie chyba żona jest z boczku na jednym z jego programów. On to prowadzi wszystko w garażu, decentralized TV. Ja polecam. On takie bardzo krótkie, 5-7 minutowe filmy robi i w tym momencie właśnie on jest programistą komputerowym i działa w blockchainie, i teraz właśnie będą wydawać ICO. Prawdopodobnie na Yen.io, Yen.io to jest zdecentralizowana giełda. I do czego tutaj dążę? Fajnie, jeden z jego tutaj ludzi, którzy dla niego pracują, opowiedział właśnie w ostatnim filmie, że nie powinniśmy oczekiwać tak naprawdę ETF-ów czy tam baktów, tylko po prostu powinniśmy oczekiwać tego halvingu, o którym wytłumaczyłem wcześniej. What's up, Crypto Nation? It's Colin with Decentralized TV bringing you another cryptonomics lesson. Smack in the middle of the doldrums of summer. Lately, everyone is talking about ETFs when they should be talking about halvings. Do you understand the true value proposition of Bitcoin and why it's so important? Here in the midst of the doldrums of summer, it would be easy to assume that crypto is slowly bleeding to its death. No i o czym właśnie on tutaj mówi na samym początku, że tak naprawdę nie powinniście się skupiać teraz na ETF-ie czy, czy, czy innych tego typu podobnych informacjach, tylko tak na, naprawdę powinniście się skupić na e, bakcie, e, przepraszam, bakcie, jakim ja to mówię, bakcie, e, na halvingu. I fajnie tutaj podpowiada, bo w 2018 jeśli myślałeś, że tutaj e, wpadłeś na ten market po to, żeby zarobić na emeryturę w 3 miesiące, no to e, grubo się pomyliłeś. Mówię o bardzo ważnych rzeczach, czyli musisz być tak naprawdę cierpliwy i musisz uczyć się chłonąć wiedzę. Czyli to, co ja Wam tutaj przedstawiam, tak jak to było w poprzednim filmie, czy z jeden z poprzednich filmów o masternodach. Jeżeli tutaj słuchacie i się uczycie, możecie po prostu uniknąć kolejnych błędów. So, grab a chair and get busy learning. Most of the no i tutaj mówi dalej, że większość tych wszystkich wzlotów i i pomp w 2017 roku, tak naprawdę była irracjonalna i potem widzieliśmy ten skok w dół, e, czyli e, tak naprawdę e, powrót ceny do normalności. Nobody. Bitcoin became overextended not based on a massive adoption of what makes it fundamentally valuable but based on irrational adoption of its perceived value. Ja on to właśnie mówi o tym, że większość tej takiej e, wzrostów w 2017 roku była irracjonalna i dlatego po prostu powinniśmy wrócić e, i wróciliśmy do tej ceny. With the latter, you need to have a strong understanding of Bitcoin's primary value proposition. I musi zrozumieć tak naprawdę jaka jest e, podstawa Bitcoina, co ona nam przekazuje i, i jakie tutaj są fundamenty Bitcoina. Do you understand Bitcoin's primary value proposition? Did you get in because you thought it was to make you rich quick? Did you get in because it thought you thought you could retire in three months? Did you capitulate when the market turned bare this past? No, i tutaj fajnie Was zadaję pytanie, czy tak naprawdę znasz fundamentalne e, zasady Bitcoina? Czy ty tutaj się dostałeś tylko po to, że myślałeś, że w 3 miesiące się e, zarobisz i wyjdziesz? Czy tak naprawdę e, na tym hypie jechałeś i. Czy się poddałeś do tej pory? Czy nadal masz ten ticket z kryptowalutami? Czy już się tutaj nie ma? To jest pytanie skierowane do każdego z Was. Hope so. Historically, the price of Bitcoin tracks two things: the 200 simple moving day average, and roughly the cost it takes to produce one Bitcoin. No, i historycznie on tutaj mówi, że e, tak naprawdę e, co ceną Bitcoina porusza, to jest 200-dniowa średnia cena Bitcoina i ile kosztuje wyprodukowanie jednego Bitcoina. that's part of the reason we pulled back so much from our all-time highs last winter was because we were far 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 extended beyond and above the 200 simple day moving average and the cost it takes to produce a bitcoin I na jednych właśnie z tych kanałów prywatnych, o których jestem już bardzo dawna, już dawno o tym mówili, i jeden z ludzi, których słucham w świecie krypto mówił, już trąbił o tym w zeszłym roku, że jesteśmy jak było 20 tysięcy za bitcoina, że jesteśmy przynajmniej o 13 tysięcy za dużo, bo właśnie ten pan powiedział teraz o tym, że tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym Mówi o tym, że po prostu za dużo wyszliśmy poza tą cenę tych 200 dni moving averages, czyli średniej ceny bitcoina i kosztów wyprodukowania jednego bitcoina, po prostu za wysoko poszliśmy. Musimy się cofnąć do fundament, fundamentalnych zasad bitcoina, żeby zrozumieć, że w przyszłości, jeżeli taka pompa znowu nadejdzie, może się sta, sta, skończyć taką samą, może nie katastrofą, ale takim samym bytem. These markets always have to find an equilibrium. They can get overextended due to hype, but then they always have to retrace and then take time to consolidate back to a comfortable margin. I tutaj właśnie jest to, co mówimy o tym całym hypie. Czyli jeżeli tak naprawdę jakaś moneta, projekt, token jest hypowany do jakiejś wielkiej ceny i nie jest to poprzedzone tym, że naprawdę mają jakieś podstawy do tego, czy, 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 czy idą z projektem, jest wielka adopcja, no to po prostu ta cena potem spada, musi po prostu spaść z powrotem. On a daily, weekly or even monthly basis, sure, the price of Bitcoin can fluctuate wildly. It might go... I on tutaj mówi właśnie, że na dziennej, tygodniowej wykresie, czy nawet miesięcznym wykresie, Bitcoin może sobie spacerować 2-5 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy. To nie ma problemu. Tylko trzeba tutaj pewną rzecz zrozumieć i może iść nawet poniżej dużo to jest ważne co on tutaj mówi Bitcoin może iść poniżej dużo ceny wydobycia i zauważcie jeżeli słuchacie mnie od samego początku ja polecam obejrzeć każdy film jeżeli tu jesteś każdy film i wy sobie wtedy wyrabiacie pewne zdanie że. Jeżeli Bitcoin idzie za wysoko, to on musi spaść, ale jeżeli Bitcoin pójdzie do 2, 3, 4 tysięcy oczywiście, to jest tylko opinia, nie moja, innych ludzi również no to po prostu to nie oznacza wcale końca Bitcoina, a wręcz przeciwnie. This can be due to any number of factors, including but not limited to market sentiment, news developments and technical factors of the market. But... I to właśnie on tutaj mówi, że tak naprawdę czynniki, na które się składają na taki wzrost Bitcoina w górę w dół, to jest to sentyment marketu, o czym mówimy cały czas, jakieś nowości, które tutaj powtarzam, techniczne możliwości. I don't care much about the day, -to -day price of Bitcoin. I am a long-term thinker and I am very patient. Ale ten pan tutaj właśnie fajnie stwierdził, że on tak naprawdę y on nie jego nie interesuje cena bitcoina dzisiaj, jutro, za dwa tygodnie, za tydzień. On tutaj jest, tak naprawdę, na dłuższym wypadzie z przygodą pod nazwą Bitcoin. To understand why Bitcoin moves the way it does and why it has moved so meteorically in the past, we must understand a concept called havings. Havings earned i żeby po prostu zrozumieć dlaczego bitcoin po prostu tak wysoko może pójść w górę i jeszcze wyżej e, pójść w, w kolejne nowsze e, high czyli wyżyny e, na, na, największe ceny all time high to musimy zrozumieć e, pojęcie znane halving an event that take place every 4 years since bitcoin's creation in which the block reward for discovering a block which is paid out to miners is halved The next halving is going to be sometime in the year 2020. It's about a year and a half away from now, guys. You have about a year and a half to get ready for the next halving. I o czym tu w dół on fajnie właśnie mówi, że o czym właśnie powiedziałem wcześniej, że następne halving, już mówmy po angielsku, bo nie wiem jak to mówić nawet po polsku, czy to jest rozpołowienie połowicznie, czy, 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 czy Kolejne halving będzie w 2020 roku. Więc on tutaj mówi fajnie, że macie półtora roku, panowie i panie, żeby się przygotować na to, żeby wejść jeszcze w ten market. Oczywiście on tutaj nie mówi, żeby kupować na samym końcu, czy, czy nie, ale żeby nie. Nie bać się e, jakiś tam cen, które e, albo nawet marketu. E, ja już tutaj dodaję, oczywiście, ale próbuję przekazać to, co chcę powiedzieć: że e, nie chcę nawet to, żeby was ostraszył market, e, e, gdzie bitcoin jest w, w cenie między 5 a 6 tysięcy przez, przez rok, nawet, bo dopiero za półtora roku e, będzie kolejny halving. You have about a year and a half to get ready for the next halving. I want to establish a long strong heavy position well before the mania of the next bull run goes into effect. This could very well take 2 to 3 years. Perhaps it will not, but I'm prepared to wait two or three halvings to really let the deflationary aspects of the protocol work in my favor. On tutaj mówi bardzo ważną rzecz, że faktycznie kolejne halving może przynieść Kolejne wyżyny bitcoina, czy kolejne wzrosty, których nie widzieliśmy do wcześniej, ale jego pozycja w bitcoinie tu nie jest tak naprawdę na kolejny halving, który będzie w 2020 roku, ale jest, tak jak tutaj widzicie, na dwa czy trzy halvingi pomiędzy 6 a 10 lat, i wtedy będzie on naprawdę zadowolony, jeżeli ten bitcoin będzie u niego na takim koncie jakimś tam na boku i wtedy będzie widział, że ten protokoł cały Bitcoin będzie działał w jego stronę. Here's a chart where you can see the Bitcoin block reward year by year and you can see where the halvings have taken place. Major price movements historically follow halvings. The previous halving took place on the 9th of July, 2016. That's this right here. And look at that run up in price after the halving. It didn't happen the, the same night the halving happened, it happened in the six months to a year after the halving happened. And then the one before that took, took place on the 28th of November, 2012. Here it is right here. Look at that run up following that halving. I on tutaj mówi właśnie o tych tutaj dwóch rzeczach, czyli ostatnim razem najpierw podał ten przykład z dwójeczki, że 9 juli 2016 nastąpił halving właśnie tutaj. I proszę zobaczyć scenę, tutaj pokazuje, co się wydarzyło z bitcoinem zaraz po tym właśnie. Trudności w zmniejszeniu bloku, w rewardzie za blok. Co tutaj się wydarzyło? I kolejnym takim przykładem był 4 lata wcześniej, w 2012 roku. Tutaj właśnie podaję, gdzie Bitcoin musiał jeszcze troszeczkę poczekać, zaraz tutaj poda przykład. We don't even have much transaction data on Bitcoin before this time frame because it was so early in Bitcoin's life cycle and there was so much Bitcoin to go around that the demand just wasn't there for it. But look at this, look at the way this drives up in price. Look at these cycles, guys. These are market patterns. We go up, up after the having and then we reach a peak all-time high when Bitcoin exceeds <laughs> its simple moving average for the 200 day and it far exceeds the cost to produce a single Bitcoin and then we see a retracement and a period of consolidation and then same thing We saw the same thing here back in 2016. We had the having price runs up We see the bear market retracement consolidation, which is where we're at right now guys. Pay attention. Are you paying attention? I like a natural, really nice. a so O, o co on tutaj powiedział przez ostatnią, przez ostatnią część, a więc yy, on właśnie powiedział, że przy Panowie i Panie, pamiętajcie, że każdy market ma swoje cykle. Tak jak mamy wiosna, lato, jesień, zima. Wiadomo, jeżeli mieszkacie w Ameryce, to może czasami być i, i, i tylko lato, czy tam w jakichś częściach Ameryki. Ale Polska jest fajnym takim przykładem, że mamy wiosnę, lato, jesień, zima. I tak samo Bitcoin. Gdzie dzieje się halving, on tutaj zaraz powie, że czasami trzeba czekać pół roku po halving, żeby cena wyskoczyła w górę, tak jak było w 2012 roku, więc nie zawsze to jest w dniu halvingu, wszystko się wydarza, więc też na to nie patrzcie, bo to jest ważna informacja, tylko czasami to ten market pozwala sobie na 3-4 miesiące, żeby, żeby dojść do tego, i potem idzie wyżej. Ale market składa się właśnie z takich cyklów, market składa się z kumulacji, czyli kumuluje się powiedzmy przez długi okres, powiedzmy tutaj poszło w górę pompa, i nagle półtora roku, czy tam ileś dwa lata, sobie tak. Żeśmy i możliwe, że to się teraz dzieje. Ja nie mówię, że nie. Musicie sami sobie zrobić. Oglądajcie wszystkie filmy, bo to się wszystko złoży w jedną całość, i wtedy właśnie będziecie mogli naprawdę mieć jakąś opinię na ten temat. I to samo mówi potem, że tutaj na dwiecce tak samo. Zobaczcie, jak poszło i. Oczywiście teraz jedziemy w dół. Czyli, jeżeli byśmy byli tutaj, to zobaczcie, że możemy półtora roku nawet być. To jest taka moja opinia na boku. Jeszcze półtora roku. Ja mówię marzec, czerwiec przyszłego roku, a żeby się czasami nie okazało, że będzie półtora roku. I dopiero jak ludzie powiedzą, Bitcoin to jest kicha e, i krypto tak naprawdę już nie żyją, to wtedy uwierzcie mi, będziemy gdzieś tutaj i nagle się zacznie wszystko ruszać, e, ale. Ja jeszcze uważam, to jest tylko moja opinia, że jeszcze trzeba, żeby kupić i krypto, i, i, i bitcoiny, chyba, że ktoś wierzy w projekt, tak jak mówiłem, do tej pory i, i wierzy w go, że może przyjść za 10 czy 5 lat i odpalić portfel i tam będzie 100 x no to wtedy kupujecie i teraz i, i za tydzień, i za ale to jest wasza decyzja, pamiętajcie. Forget everything you know about FUD and FOMO. Forget everything you know about futures contracts and ETFs and exchanges and trading pairs and altcoins and the Lightning Network. Forget all the stupid YouTube videos you've watched. Forget the stupid microeconomics course you took in college. <laughs> e, dobre, dobre. E, czyli um, co on tutaj mówi? Że zapomnijcie o zapomnijcie o Zapomnijcie o Future Contracts, czyli te wszystkie, które wychodzą. Zapomnijcie o innych youtuberach, którzy wam mówią o cenach Bitcoina, że to zaraz za ETF-em, po ETF-ie, za chwilę w przyszłym roku e, będzie e, znowu, że od marca idziemy, bo jest chiński rok się kończy, potem po chińskim roku, to ja, ja już dodaję z mojego doświadczenia: po chińskim roku będzie w Ameryce, e, rok podatkowy się kończy, i potem będzie jeszcze coś, i potem w maju zawsze cena idzie w górę. Nie patrzcie na to. On tylko tu tak mówi, właśnie w tym. Oczywiście, ja mam, mogę mieć inną opinię, ale on właśnie tutaj mówi o tym, że nie patrzcie na te wszystkie takie ETF-y, czy, 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 czy po drodze takie te wzloty i upadki, bo to tak naprawdę nie jest nic w porównaniu z Halving. Say it with me. Supply and demand. Zostań z nim. Aha, jeszcze tutaj powiedział, że zapomnij o wszystkich mikroekonomii, których się uczyłaś w kursach, czy uczyłeś w szkole. Pozostań ze mną. Supply and demand. Czyli co to znaczy? Oczywiście, mam nadzieję, że potrzebowałeś troszeczkę chwili, ale popyt i podaż. You need to look at the bigger long term picture. This is a deflationary asset with fundamental value in its transaction network. As Bitcoin continues to grow, its network effect continues to grow. The Lindy effect continues to grow. Bitcoin is more likely to survive today because it survived yesterday. Every single day that Bitcoin continues to exist, it is more likely to continue to exist in the future. As its network effect continues to grow, its network value will continue to grow. Most of the Bitcoin. No, i właśnie tutaj mówi o tym, że po prostu o tym, co wrześni przeczytali wcześniej, że tak naprawdę, gdzie to tutaj było. Jeżeli chodzi o cenę, to, to jest wypadkowa popytu i podaży. W momencie, kiedy podaż spada o połowę, a popyt pozostaje bez zmian, a on właśnie tutaj mówi, że nie. Popyt nie pozostaje bez zmian w przypadku Bitcoina. W przypadku Bitcoina popyt idzie w górę, a podaż spada o połowę. Czyli zobaczcie, e, jaka cena może być w przyszłości Bitcoina, jeżeli e, ta rzecz, o której on mówi e, stanie się e, prawdą tak naprawdę. That will ever be have already been mind. I on tutaj mówi właśnie o tym, że Bitcoin przetrwał dzisiaj, tylko dlatego, że przetrwał wczoraj i tak naprawdę przetrwa jeszcze w przyszłości. I pamiętajcie o tym, że 85% bitcoinów zostało już wydobyte. Zostało tylko 15% bitcoinów. there is still a slow drip of new bitcoin into the market what happens when the supply drip is tightened having in 2020 guys pay attention start planning come up with your plan start your dollar cost average get your ticket time is running out don't get distracted by the talk of etfs coming into the market potentially massively moving the needle for investors it's largely irrelevant. Kupować bitcoina, zanim będzie za późno. E, oczywiście, e, przy takich informacjach, jakich ja mam tutaj, czy, czy wy macie, które e, możecie sobie w głowie poukładać, lub nie. E, oczywiście on mówi, żeby już kupować też tego bitcoina, żeby po prostu e, być przygotowanym. Te półtora roku. E,

No ma informacje na ten temat, że tak naprawdę złoto i ETF-y zajęły 10 lat, żeby jakoś wpłynąć pozytywnie na market złota. Effectively double the current market cap of Bitcoin. That's right, when the first gold ETFs came out, it took approximately 10 years for that ETF to create enough value in gold market cap for it to effectively double the value of the market cap we have in Bitcoin today. Czyli on porównuje nadal to do złota, że zajęłoby 10 lat założenie takiego ETF-a, jeżeli byśmy tylko patrzyli na tego ETF-a porównując go do złota, czyli kiedy w złocie wystąpił ETF, żeby zajęło 10 lat przynajmniej podwojenie market cap, czyli wartości całkowitej bitcoina. If you really understand that Bitcoin is here to stay and the monetary economics are in our favor in the long term, this is long term play, guys, what difference does the day-to-day -day price action make? I tutaj fajnie mówi e, oczywiście, jeżeli wierzysz. No i patrz. To samo co ja mówię, zanim jeszcze powiem to, co ten koleś powiedział. Jeżeli wierzysz w jakikolwiek projekt na dłuższą metę, czy to jest Bitcoin, czy XRP, czy EOS, czy inne Cardano, czy, 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 czy Pan DX, czy, czy, czy inne projekty. Jeżeli wierzysz w to na dłuższą metę, to nie ma sensu sprawdzania codziennie ceny i, i, i obryzania paznokci, i, i patrzenia po prostu, bo y, tak naprawdę to ci do niczego się nie przydaje, a, a wręcz przeciwnie, jeszcze denerwuje. Tak samo on tutaj mówi o Bitcoinie, że dlaczego jeżeli wierzysz w fundamentalność Bitcoina to tak naprawdę nie sprawdzaj codziennie tylko uwierz w halving store of value is bitcoin's fundamental value proposition after that comes its transactability its storability its uncensorable nature its immutability its monetary protocol the other cryptos will i on właśnie mówi na koniec o tym, że e, tak naprawdę wartość bitcoina to będzie store of value, czyli przechowywanie e, pieniędzy w bitcoinie e, to będzie jego fundamentalna e, prawda. Oprócz tego, oczywiście, jest e, e, przejrzystość. E, o tym, wszystko o czym mówiliśmy w tym, na moim najdłuższym programie, ja może dodam na końcu tego programu po prawej stronie tutaj, e, zobaczycie sobie bitcoin, e, 40-minutowy film i oglądanie. Bo to jest naprawdę film, który wyjaśnia, dlaczego ten program, który teraz oglądacie, jest 90% Bitcoin. Ktoś mnie zapytał w komentarzach ostatnio, dlaczego Bitcoin Phoenix 90% Bitcoin, bo tak wygląda po prostu moje portfolio i tak ja wierzę fundamentalnie w Bitcoina. Reszta to jest po prostu jakiś tam procent, gdzie można inaczej ułożyć sobie. Spekulacyjnie rynek, ale ja wierzę w 90% bitcoina, a potem idą te różne projekty. Czemu nie? Czemu nie sprawdzić w życiu, yy, nie, bądź, nie, nie być takim bitcoin maksymalistą do samego końca? Not be able to replicate that value proposition unless they can do what Bitcoin does several orders of magnitude better. If you don't believe me, go and read the piece I wrote called Utility versus Store of Value. It explains all the differences between precious metals and how certain precious metals have a lot more utility than gold, but gold is the best store of value because it's the hardest to produce. It's the most inelastic to fluctuations in supply and demand. If you enjoy, No i tutaj na końcu fajnie stwierdził tak samo, że jeżeli byście przeczytali tą książkę, o której mówiłem wcześniej, w wcześniejszych filmach, jeszcze nie jest niestety w języku polskim. W Polsce mam nadzieję, że jest jakieś narzędzie, gdzie można na przykład zgłosić takie książki, które by chciały być przetłumaczone w języku polskim, może jest jakaś taka strona, czy nawet napisać do MPiku, bo dużo więcej osób się interesuje Bitcoinem i jest taka książka, która się nazywa Bitcoin. Standard tego właśnie pana Sefid, Sefidins Amus. I właśnie ten pan, e, mimo tego, że e, napisał bardzo fajną książkę o tym, dlaczego Bitcoin, dlaczego Bitcoin stored i o tym, co przed chwilą ten e, koleś powiedział z Decentralized TV, e, że e, tak naprawdę Bitcoin jest lepszy. Powiedzmy, jak, jak złoto, albo złoto, dlaczego było złoto lepsze do tej pory niż inne metale, tak jak srebro, czy platyna, czy, czy, czy nie wiem, inne jakieś minerały, czy, 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 czy metale szlachetne, bo inne te metale szlachetne miały większe zastosowanie, ale złoto tak naprawdę miało to trudność wydobycia do tej pory na takim poziomie, że ani złoto, ani te kamienie tutaj z, 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 z dawnych czasów, czy e, srebro, czy, 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 czy platyna nie wygrała ze złotem, bo złoto jest trudno wydobyć, bitcoina jest trudno wydobyć, jest go trudniej wydobyć co parę lat i e, jeżeli ta, ta, ta książka wyjdzie po polsku, naprawdę polecam i pewnie dużo ludziom otworzy to oczy. Y I on właśnie stwierdza też tam na końcu, że inne... Y inne te monety czy, 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 czy projekty nawet nie są w stanie dorównać dopięt bitcoinowi, bo tam zawsze będzie jakaś centralizacja, zawsze będzie mógł ktoś e, oczywiście dodać w protokole e, parę monet, czy tak jak było przy, przy, w przypadku Ethereum, e, że jeżeli tam był jakiś większy hak, nagle Vitalik się zebrał z konsensusem i zmienił kod, tak żeby te pieniądze nie zostały ukradzone. Tutaj nie ma takiej instytucji w Bitcoinie. Jedyne zagrożenie dla Bitcoina w przyszłości, które będę opowiadał, to jest 51% hash rate attack, który praktycznie jest niemożliwy, ale jest, trzeba ten P1% zostawić, ale będziemy o tym mówić w kolejnych audycjach i drugą taką rzeczą jest rząd. Że jeżeli wprowadzimy za dużo takich tych instytucji, jeżeli będziemy fizycznego bitcoina super, ale jeżeli będziesz na papierach miał jakąś tam frakcyjną cenę bitcoina i będziesz to używał, no to też jest problem dla bitcoina, bo to nie ma potwierdzenia w bitcoinie tylko dostajesz papier. Teraz to jest na dolarze, a tu będzie w przyszłości na e, bitcoinie, więc Zawsze miej fizycznego bitcoina i zawsze miej go u siebie w portfelu, nie na exchange. No i trzecią taką rzeczą, którą ludzie mówią, no ale jak Bitcoin jest zdecentralizowany, jak tylko najwięksi gracze się teraz liczą ee, wy Wykopowaniu bitcoina. I to był właśnie taki e, największy, e, jak to się mówi, orzech do zgryzienia, o którym już wcześniej mówił Satoshi, że im, im bardziej to będzie się rozwijać, no tym będzie trudniej wejść w ten, w ten market. Ale może o tym powiem kiedy indziej, ale to też zostało e, odpowiedziane i, i, i w dobrym typu wyniku, ale dzisiaj już po prostu nie mam czasu, już jestem tutaj 34 minutą na 8-minutowym filmie, więc no nie idzie mi za dobrze, ale. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wytłumaczyłem Wam, na czym polega Halving i dlaczego macie tak naprawdę nie patrzeć na sztuczne firewerki w postaci ETF-u czy Baktu, czy innych takich rzeczy, które tutaj nadchodzą, czy nawet cen, które się zbliżają, czy nawet manipulacji. Na to nie patrzcie. To jest moja opinia, oczywiście. Patrzcie na wybuch bomby atomowej w krypto, czyli halvik. Tak to ten koleś po prostu porównuje i, 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 tego się trzymajmy. Wy wyróbcie sobie na ten temat swój zdanie, zróbcie swój research. Ja tylko Wam przedstawiłem wersję Pana z internetu, który naprawdę ciekawie mówi. Pozdrawiam, dziękuję, trzymajcie się.